No i gdyby tata Andrzej, gdy będzie oglądać, to się załamie. Za dużo cierpliwości, czasu zmarnowałam na to prawko i stwierdziłam, że ja muszę mieć to prawo jazdy. Nie wiem, co się w ogóle wydarzyło. Nie wiem dlaczego i nie wiem. Ja w ogóle nie byłam sobą. Nie miałam siły, nie miałam energii. Na pewien czas zniknęłaś z lekkoatletycznej mapy polskiego kibica. Teraz wracasz z nowymi nadziejami. Tęskniłaś za dziewczynami ze sztafety, za rywalizacją? Za rywalizacją bardzo tęskniłam. Na taką, wiesz co, za taką rywalizacją na wysokim poziomie. Tęskniłam i tęsknię, bo razem teraz z trenerem Zbigniewem Królem dążymy do tego, żeby wrócić na bardzo wysoki poziom i żeby się pokazać z tej mojej takiej strony i bardzo głęboko wierzę w trenera, wierzę w naszą współpracę. I brakuje mi dziewczyn ze sztafety bardzo. No, razem jakby tworzyłyśmy taki fajny zespół i zawsze mogłam właśnie z nim pogadać, więc no, ja się nie mogę doczekać, aż wrzucę na swoje tory. A nie masz takiego wrażenia, że poniekąd stałaś się trochę zakładniczką eksplozji własnego talentu? To jest fakt. Pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy razem właśnie za linią mety i powiedziałeś mi, czy tak rozmawialiśmy właśnie o tych porażkach, o sukcesach i ja wtedy powiedziałam, że ja jestem na to gotowa i że będzie taki moment, w którym no, nie wszystko będzie się układało po mojej myśli. I ten moment przyszedł właśnie w 2022 roku, czyli tak naprawdę w tym roku dla mnie najgorszym, bo była matura, miałam też problemy zdrowotne. Dużo przeszkód pojawiło się też na mojej drodze. Wiele ludzi, którzy też jakby nie życzyli mi dobrze. Ale ja uważam, że takie rzeczy trzeba przekuwać jakby w lekcje, w jakieś tam doświadczenie i ja, może to zabrzmi bardzo dziwnie, bo ten sezon był okropny i chciałabym o nim jak najszybciej zapomnieć, ale z drugiej strony była to dla mnie taka lekcja w ogóle pokory, jakby doświadczenia, jakby zrozumiałam jakby z czego składa się sukces i jak ciężko trzeba na ten sukces pracować i po prostu, że to nigdy nie będzie tak jak czasami chcemy i trzeba zacisnąć zęby i iść dalej i nie poddam się, bo może dużo osób by chciało, żebym się poddała, ale ja tego nie zrobię. Trochę miałam taki dołek, bo nie wiedziałam w sumie, co się do końca ze mną dzieje. Starałam się na treningach dawać sobie wszystko i te treningi jakoś w ogóle to nie były, jakby miałam wrażenie, że wszystko nie było tak poukładane, jak powinno być, że był w ogóle w tych moich przygotowaniach był straszny bałagan. Ja się nie potrafiłam w tym w ogóle odnaleźć. Robiłam jedno, potem drugie, trzecie i w ogóle to nie miało jakby takiego, dla mnie przynajmniej w tamtym momencie, takiego logicznego sensu. Tu biegałam w pewnym momencie dobrze, w Zakopanem w ogóle przed memoriałem Ireny Szewińskiej. No to w ogóle był ekstra moment, ekstra czas w moim życiu, bo ja wtedy sobie tak stwierdziłam, kurde, może coś z tego będzie, może jakoś to damy radę. Zrobiłam wtedy życiówkę na 500 metrów, właśnie też biegłam za trenerem Królem. I potem nie wiem, co się w ogóle wydarzyło. Nie wiem dlaczego i nie wiem, ja w ogóle nie byłam sobą, nie miałam siły, nie miałam energii. To po prostu nie byłam ja. I dopiero teraz staram się na nowo odbudować pod okiem trenera Króla i wierzę, że zrobimy super robotę. Ty jesteś taką osobą, która nie lubi marnować czasu? Myślę, że tak. Myślę, że nie lubię marnować czasu, bo ja muszę, ja w ogóle mam bardzo mało czasu w życiu i muszę wszystko mieć tak ładnie uporządkowane, usegregowane. No i tutaj w Krakowie zazwyczaj, znaczy zazwyczaj cały czas poruszam się komunikacją miejską, właśnie tramwajami, a jak jestem w Gorzowie, to tylko samochodem, który podbieram mamie. Albo pieszo, tak jak dzisiaj. No dzisiaj robiliśmy wycieczki pieszo, tak. Tak w życiu codziennym? Wiesz co, w życiu codziennym... Jaką osobą jest Kornelia Lesiewicz? Taką bardziej aktywną, zwiedzającą, szukającą ciągle jakichś aktywności, poza oczywiście treningami? Czy bardziej taką, żeby usiąść na fotelu, na kanapie pod kocem, odpalić serial, książkę? Wiesz co, jak mieszkałam w Gorzowie i byłam teraz w klasie maturalnej, to tak naprawdę to jeździłam tylko na treningi, na korki i czasami spotykałam się z przyjaciółkami na kawę tutaj właśnie w Górce Kulce. I w sumie to tak wyglądała moja aktywność.
mówiłaś, że chodźmy nagrywać tam, gdzie jest mniej ludzi, gdzie będzie luźniej, swobodniej. To jak ty sobie radziłaś, kiedy zaczął się taki wokół ciebie robić szum medialny, kiedy objawiłaś się światu, jaka ta polska nadzieja biegów? Na pewno to było dla mnie nowe doświadczenie i było to coś zupełnie innego, ale jakby ja tego nie traktowałam w żaden specjalny sposób, po prostu byłam, robiłam swoje i tyle, i nadal robię swoje i nie zwracam jakoś super jakoś tak uwagi i uwagi na to, no na tą popularność, niepopularność, nie wiem teraz jak to wygląda, ale jakby żyję po prostu swoim życiem i mam się dobrze. Kornelia, co to za miejsce? Nie czarownic. Dlatego tak cię ciągnę tutaj? To jest... tak, to... Jaki smak? Śmietanka. No i gdyby tata Andrzej to będzie oglądać, to się załamie. A nie lubisz śmietankowych lodów? Nie, nie lubię kajablody. Dlaczego? Nie mogę jeść takich rzeczy. Ale ostatnio nie jadłam bardzo długo, dlatego to jest moje drugie śniadanie. Daję super przykład. Teraz będzie niezła akcja. Kornelia, mistrz kierownicy, po strach gorzowskich kierowców, zabierze nas na przejażdżkę. Ja bardzo dobrze jeżdżę, wbrew pozorom. Mistrz kierownicy. To ja. jeżdżę bardzo dobrze. Serio. Nie wiem, czemu nie znam od razu. A wiem czemu, bo nie wiedziałam, gdzie jest światło cofania. Zapomniałam, że są pytania kontrolne, się tak zestresowałam. Cóż... Za którym razem zdałaś prawo jazdy? Zgaduję, zgaduję. Za ustem? Powiedzmy, że tak. No ale to pokazuje, że jesteś zawzięta, nie odechciało ci się. Jakby trzeba było zdawać dziewiąty, też byś zdawała? Ja myślę, że zdawała, dopóki bym po prostu... Za dużo cierpliwości, czasu zmarnowałam na to prawko i stwierdziłam, że ja muszę mieć to prawo jazdy, bo muszę jeździć na obozy. Samochodem. Czy na to mama chętnie daje samochód? To jest trudny temat, nie. A tata? Tata! Czy on ma taki większy samochód, to ja takim większym to nie za bardzo, bo się potem stresuje, że wiesz, czy dobrze zaparkuje, czy nikogo nie tam wiesz, nie dotknie, czy coś, to nie jest samochód dla mnie na razie. Cały czas, wiesz, jeździłam małym, no to ja jestem do małego przyzwyczajona. Ogólnie to ja naprawdę byłam oblewana na takich głupotach, jak no z całym szacunkiem, ale pani egzaminator mnie oblała za to, że nie podjechałam wystarczająco do lewej krawędzi, to wiesz, to dzięki. A druga pani na placu powiedziała mi, że no chyba przekroczyłam linię, chyba. Jak zapytałam ją, czy możemy zobaczyć filmik, to powiedziała mi, a było coś tam, więc... No nie wiem, no tak... No są pewne zasady, okej, okay, dlatego nie zdałam tego prawo jazdy i w końcu jak pojechałam i pokazałam pani, z którą miałam 3 razy egzamin i za 3 razem pokazałam jej, że jeżdżę dobrze i mnie przepuściła w końcu. Więc takie miałam oto przygody z prawo jazdy. Nie jest źle. Jedziemy. Bezpiecznie. Naprawdę. Gosia Hołp jak ze mną jechała, powiedziała mi, że spuk. Chyba. Tak, chyba. Jakie książki lubisz czytać? Wiesz co, a teraz... Romansidła czy kryminały? Romanse lubię oglądać, albo ogólnie jeżeli chodzi o film, na przykład Gatunek. Jeżeli chodzi o literaturę, to wiesz co? Teraz ogólnie lubię czytać taką czysto naukową literaturę, nie? Bo teraz z tej psychologii... Jak przystało na ambitną studentkę. Nie, ale tak, no to są ciekawe niektóre rzeczy.